Siemanko mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona. Na początku chciałbym was poprosić, abyście tutaj zostawili suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek. Także żebyście wbili na mojego Instagrama, który wyświetla wam się teraz na ekranie. Niedawno go założyłem, więc możecie tam zostawić followka. Pewnie pojawią się tam niedługo jakieś fotki, jak mi się uda jakieś fajne zrobić. Chciałbym wam także ogłosić taką fajną akcję na moim live'ie. Na filmie, już mi się wszystko myli od tych live'ów. A mianowicie jedna łapka zostawiona przez was 24 godziny live'a to jeden grosz na cele charytatywne. Więc na przykład jeśli zostawicie tutaj 24 godziny pod tym filmikiem 1000 łapek, to wpłacam 10 zł w następnym odcinku na cele charytatywne. A propos tych celi charytatywnych, to w opisie macie linki do 3 akcji charytatywnych, które możecie wspierać, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Chciałbym pozdrowić osoby, które dawały mi też itemki na live'ach, oni wyświetlają się teraz na ekranie, także pozdrawiam was bardzo serdecznie i dziękuję za po prostu wspieranie mnie na tych live'ach, bo dzięki wam mam itemki właśnie na nagrywanie odcinków i tak dalej, więc co, myślę, że wam nie będę przedłużał i zapraszam do oglądania tego odcinka. A jeśli chcecie wygrać super VIP-a w tym odcinku na chyba 7 dni lub 14 dni, to napiszcie w komentarzu swój nick, a ja w następnym filmiku po prostu pokażę osobę, która wygrała, więc napiszcie swój nick po prostu w komentarzu, no i tyle, zapraszam już do oglądania, no i piono. Dobra, także ja tepam już tutaj do pierwszego zbiorniku żart przez RZ, no i napisał tutaj do mnie, więc właśnie weźmiemy sobie tego ziomka, zobaczymy, czy mnie tepnie w jakieś nogi, czy może na jakąś uczciwą klepę, w co szczerze wątpię, ale też pytanie, czy on mnie w ogóle zaakceptuje, bo dużo osób pisze na przykład do mnie, a nie akceptują, więc jest to strasznie tiltujące, że tak powiem. Dobra, jakiś ziomek jeszcze niku kliknik napisał do mnie. Ale czy ktoś jeszcze tutaj napisze do mnie? Nikt mnie nie chce spytać. O, zaakceptował mnie ten click-in, więc widzicie, ludzie piszą do mnie, a nie akceptują mnie. To jest po prostu takie strasznie tiltujące, że tak powiem. A, no to nieźle, że tepnę tutaj do jakiegoś kuboida, gdzie jest dwóch typa. I chyba coś czuję, że to będzie deduwa na tym odcinku. Pierwsze tepanko i od razu dedzik, więc no, trochę średnio, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że może to jakoś mi się uda odwalić jakąś niesamowitą akcję. Tylko pytanie, dlaczego tutaj jest Ender Chest i ten ziomek od razu do Ender Chesta poszedł, więc ja po prostu sobie rzucę rzucakiem, rozwalę tego Ender Chesta, żeby się jakoś z niego nie dobierali czy coś w tym stylu. No bo, no powiedzcie mi, jaki jest z tego sens, że nie wiem, tepają mnie, dość, że biją 2 versus 1, to jeszcze się będą dobierali z Ender Chesta, że tak powiem. Aha, już jest 3 versus 1. No to fajne ziomki w takim razie, tutaj 3 na 1, więc chyba będę musiał, spróbuję jakiegoś jednego typa może tutaj zabić, chociaż co wątpię, bo widzicie, nic nie idzie zrobić, więc... Ha, tam są kolejne typy, no to fajnie wiedzieć, jeszcze se stręża rzucili, dobra, to fajne ziomki. Naprawdę przyjemnie, że tak powiem. Sympatycznie, że tak powiem, czekajcie, wiecie co? Jak mi się uda uciec, tam w sumie to pokażę. No, jakby mi się udało uciec, tam w sumie bym to pokazał. Jezu, nie, nie wierzę w to, patrzcie, ile to jest typa, co... To jest najgorsze, ile deki tepnąłem. Serio, tutaj, nie wiem, 5 mnie będzie biło typa? Naprawdę? Aż tak bardzo są napaleni na tego killa, żeby w 5 osób nie bili? No patrzcie, ile ich tutaj jest, już tutaj kolejny. Ja pierdzielę, nie, no to już jest lekka przesadaka, to jest gildia 2-2-1-6. I wiecie, co jest najgorsze w takich osobach? Że oni potem będą spamili na czacie, że easy, lizu, więc ja tutaj ustawię waypointa, gildia do przebicia. I tyle, no widzicie, jakie to są typy? No to jest śmieszne, patrzcie, 5 Steve'ków bez premek, więc no to już jest w ogóle hit, że nie wiem, jakieś 5 Steve'ków nie będzie tutaj klepało, będą się potem jarali przez pół dnia, że mnie zabili. Czy to jest... Nie, to jest gilia, myślę, że to nie ma gili. No dobra, niech mnie zabiją, w sumie nawet sobie zlogam z serwera, więc wywalone w nich, że tak powiem. W ogóle patrzcie, tepa tutaj do mnie osoba z tej gili, która właśnie przed chwilą zadałem od nich, tylko... Muszę gdzieś tutaj iść odejść kawałek, bo jestem trenerem jakiejś gili. I uzgodniłem z nią, że po prostu ona mi da jakieś sety, więc myślę, że chyba będzie w porządku. A ja jej dam w zamian bacona, tylko mogę ją zaakceptować. To jest jakiś kurde teren gili cały czas. No, o, jest, dobra, już mam, czyli akceptuję tą osobę. To jest Rimku, ma skrypty właśnie z tej gili 2216. Także pozdrawiam go bardzo serdecznie na odcinku. Jeśli mnie nie zabije, dam mu w zamian bacona, bo powiedział, że da mi trochę secików. O, jest ten ziomeczek, no i patrz, daje mi seciki. Także bardzo serdecznie dziękuję, Rimku. Ode mnie gość dostanie w zamian tutaj baconika, także proszę bardzo, pozdrawiam cię serdecznie, gościu. Także mimo, że są takimi tytułowymi bohaterami, kurde, tego odcinka, że jako najgorsza gildia, to ten ziomeczek wraz z tym ziomeczkiem tutaj o niku clicking, pozdrawiam go bardzo serdecznie, o właśnie ten clicking, zachowali się bardzo serdecznie, to jest w ogóle lider tej gildii, więc dzięki ci stare i pozdrawiam cię na odcinku, także jeszcze raz dzięki wielkie, no i co, no i pozdrawiam, także widzimy się już przy następnych killach, pozdrawiam. Kogo tutaj mogę tepnąć na klepę? Albo w sumie taki typek pisze, kto klepa, a to jest z mojej gili. Dobra, nieważne, także piszemy, do kogo mogę tepać na klepę. Może jakaś osoba tutaj po prostu będzie chciała mnie tepnąć do siebie, chętnie bym się z kimś pobił. Mam nadzieję, że to nie będą jakieś nogi, tylko po prostu jakaś fajna, wyrównana klepa. To jest fisiowy, oniku fisiowy 530, to
To nie jest za podróba fisiowego, no to nie złe, to nieźle. To widzę, że tutaj ludzie sobie kreatywne niki robią. Autorskie dosyć, bardzo autorskie niki. O Jezu, on mnie jakiś żubik tutaj tepnął. Dobra, udało mi się dobrać tutaj koksy i refy, tylko pytanie jest, dlaczego ten typek mnie tutaj tepnął i w sumie to nie wiem co robi. Się zbugował jakieś kratce, czy on tu do mnie wejdzie? Dobra, rzucam rzucaka w takim razie, skoro ten ziomek się czai w tej stoniarce, jak nie wiem co. Czy on tu do mnie przyjdzie? Tak, przyszedł do mnie ten ziomeczek, więc elegancko, klepiemy go tutaj ostro, nie wiem. Z tego co zauważyłem, znaczy zauważyłem, słyszałem, to zjadł sobie koksa przed klepą, więc mam nadzieję, że nie zjadł drugiego, tylko tego właśnie pierwszego, co ja sobie nad nim zyskałem przewagę. Tylko pytanie, czy ten ziomek będzie uciekał, czy będzie jednak ze mną chciał klepać. Kurczę, Felek. Halo, gościu. Dobra, zjadł koksa, więc teoretycznie powinienem mu zostać jeszcze dwa, bo się dobrał. Więc mam nad nim przewagę paru sekund. Aha, no jednak nie mam przewagi nad nim paru sekund, bo już tutaj jego kolega przy doniku Fabianek, no to fajny Fabianek i fajny fisiowy. Kreatywne niki dosyć, że tak powiem. Pan fisiowy 530. No to nieźle, właśnie chyba bym fokusował tego typa ników fisiowy 530. Może mi się jednego uda zabić i po prostu ucieknę stąd. Tak, ucieknę, jednego typa zabiję i po prostu ucieknę. Tylko właśnie muszę fokusować tego fisiowego, bo chyba jego jedyne mam szanse, jedyne jakieś szanse, żeby go zabić. Dobra, ten typek nie polizał, to może policzę ten drugi. Właśnie ten fisiowy, czy on polizał, to jest pytanie? Też nie polizał, no i w takim razie, kurde, będzie ciężko tutaj kogokolwiek zabić. No, gość tutaj się nawet dobrze klepie, ten Fabianek, że tak powiem. Aha. Widzimy się przy następnej klepie. Dobra, także tepam już tutaj do drugiej osoby, jest to MC Ciasteczko. Także zobaczymy, czy ziomeczek o niku MC Ciasteczko mi tutaj zaakceptuje, bo on jako pierwszy napisał do mnie tepaj. Więc zobaczymy, czy zaakceptuje mi właśnie ten typeczek, czy jednak mnie nie zaakceptuje. Dobra, zaakceptował mnie dosyć po szybkim czasie, więc mam nadzieję, że mnie tutaj nie tepnie w żadne nogi. Może mnie tepnąć, aha. Tak, chciałem powiedzieć, że może mnie tepnąć w coś, ale tepnął mnie w nogi, oczywiście standardowo, jak widzicie, więc nie pozdrawiam, że tak powiem, ale jako, że mam tutaj rzucaka, to sobie go rzucę i tyle. Dobra, zjedli wszyscy tutaj koks od tych ziomka, więc niestety będzie to chyba kolejny dead na moim odcinku, więc no powiem tak, dosyć pechowy ten odcineczek, ale widzicie, nie da się nic nagrać, no patrzcie, to jest kolejna gildia, gdzie patrzcie, ile to jest typa w ogóle, o co tu chodzi, dlaczego oni wszyscy, nie wiem, czemu oni wszyscy w ogóle tutaj, nie wiem, co oni odpierdzielają, jakąś sztachetkę, bez kitu, nie wiem, 10 milionów typa i co, i co im to da, że tak powiem, nie wiem, jak już piszą, że tepaj do mnie, to by mogli, wiecie, na jakąś klepę tepać wyrównaną, czy cokolwiek, a nie w 15 niby w jakimś kuboidzie gdzieś śmiesznym, no, wiecie co, dlatego ja mam pewien pomysł. Mam pewien pomysł, wiecie? Dla takich ludzi się, kurde, tępi. Biorę 10 rzucaków, zjem sobie koksa. Zmienię sobie seta, bo mi pewnie pada. No właśnie, pada mi set, bo mają stręże te ziomki. I sobie ich, które porozwamy im kuboi. Tutaj jeden rzucak, tu gdzieś rzucimy rzucaka, tu im rzucimy rzucaka na stoniareczki, tu im rzucimy gdzieś rzucaka, tu rzucimy rzucaka, tu biegniemy, tu mają jakiś pokój te typy, tu mają kolejnego Ender 6-ka, to sobie wezmę kolejne rzucaki i biegnę po prostu tam z powrotem. Widzicie, z tego co widzicie, mają jakieś pokoje. Tu mają jakiś pokój, tu im rozwalimy w sumie. A czemu by nie, taka mini wbita rzucakami na odcinku stepania, więc no po prostu taka zemsta, że tak powiem, za to, że kurde, nie wiem, tepnęli mi tu na jakąś klepę, a ich tu jest z 10. Dobra, tutaj coś mają, chyba nic nie mają. Dobra, mam jeszcze 5 rzucaków, więc im tutaj absolutnie wszystko porozwalam, co się da na maksa. Tylko chciałbym wybiec tam do tego designu, żeby im porozwalać jeszcze te stoniarki. Tylko problem w tym, że nie mogę tutaj przebiec. Czekajcie, mam jeszcze 10 sekund regeneczki. Dobra, tutaj taki rzucak, tu mają stoniarki. Dobra, tu im rzucę to, tu im porzucam. Okej, okay. Nie ma już tutaj enderchesta nigdzie, nie ma enderchesta, więc no niestety zginę. No patrzcie, ile tu jest, dobra. To jest najgorsza gildia na serwerze, jaką spotkałem. No zobaczcie, no... Ręce opadają, znaczy dobra, najgorsze, no nie będę ich wyzywał, bo sam do nich tepnąłem, że tak powiem, ale jaki jest z tego sens, że ludzie jeszcze ci napiszą? Dobra, szkoda gadać, że tak powiem, widzimy się po prostu przy następnym, jak chyba odcinek samych deadów niestety, więc okej, tepam już tutaj do kolejnej osoby, po prostu jest to dosyć monotonne, bo tepam do osób i albo mnie tepają w jakieś nogi, albo coś i za każdym razem ginę, więc więc jest to dosyć takie, już dla mnie, tak powiem, monotonne i już mnie to po prostu nudzi i powoli zaczyna śmieszyć, że tak ujmę. Ale czy jest to jakaś osoba, do której mógłbym tepnąć? Kto tu napisał? Do mnie, dobra, tepamy do Bontek 137. Generalnie przed chwilą tepnąłem do jakichś osób z gildii Kupa, chyba coś takiego, ale zginęłem po 5 sekundach, więc wam po prostu tego nie wrzucę w odcinku, bo nie ma sensu, bo nie wiem,
Dobra, Demek, dzisiaj pechowy dzień, chyba najgorszy dzień do nagrywania sobie wybrałem jaki mogłem. I gdzie jestem? Jestem tutaj w jakiejś fosie u Bantka, czyli Bantek chyba chciałby tutaj jakąś klep jeden na jeden. Tak mi się bynajmniej wydaje, a jak nie, no to mam nadzieję, że Bantek będzie się chciał bić. Aha, jeden na jeden, oczywiście nie jeden na jeden, bo będzie znowu dwóch na jednego. Więc znowu zginę na odcinku, no ja pierdzielę. Nie polecam generalnie, już mnie to sobie zaczęło śmieszyć, no bo... Nie, tepam się szósty raz do jakiejś osoby, jeszcze nikogo nie zabiłem, także... No jest to dosyć takie, wiecie... beznadziejne, że tak powiem, w mojej sytuacji, ponieważ chciałbym wam nagrać jakiegoś kilka, ale nie mogę nagrać żadnej akcji, więc jest to chyba najgorszy odcinek jak dla mnie. Wy się chyba możecie w sumie pośmiać przy tym, że jak jakiś taki nubek ginę tutaj za każdym razem. No ale nic po prostu na to nie poradzę, że tak powiem, no bo praktycznie się nie da, widzicie, albo ludzie tepają do jakiejś fosy, albo do kuba 5 vs 1, dwa razy taka sama sytuacja. Raz polizałem w tym żółwiku, teraz zginę po raz czwarty, więc że tak powiem trochę pechowo, a widzicie, kiedy macie jakiegoś ziomka, to tepeczek zaczyna uciekać, więc nie pozdrawiam, że tak powiem, lekko mówiąc. Więc dobra, ja tutaj rzucę sobie perełkę i w sumie mógłbym przetepać do tego typa, tego gdzie on jest. Aha, ten ziomeczek uciekł w tamtą stronę i on tak jakby... Aha, okej, czyli ten ziomeczek, nie wiem, zamiast się bić, to wolał sobie iść do Ender Chesta i się zrefilować. To fajny typek, takim razie, tak powiem. Dobra, padła mi bania i zjedz ostatniego koksa, więc wiecie co, chyba ludzie, ja spróbuję to jakoś uciec, może mi się uda uciec, ale w to niestety wątpię, że tak powiem. Aha, okej, czyli fajne ziomeczki, tak powiem. Udało mi się rzucić tą perłę o ścianę, czy nie udało? Przeleci ta perła? Dobra, bo kiedyś, a, tam jest jeszcze, wow. A, dobra. Nie mam pytań. Dobra. Gdybym nie zmarnował tej pierwszej pery, to udałoby mi się tutaj uciec, że tak powiem, tylko widzicie, oni mają tam jeszcze nitki do góry, także... No, Kuboid ma nieźle zabezpieczony tą fosę, więc... No, będzie to niestety czwarty lub piąty dadzik na tym odcinku. Nie powiem wam, który, bo zresztą sam już nie pamiętam. Ale tak jak mówię, no po prostu nie da się nic nagrać. Ludzie albo tepają po prostu cały czas w jakieś, nie wiem, fosy i tak dalej. I po prostu... Nie da się wam nagrać jakiejś fajnej klepy, więc... Nie wiem... Jak uda mi się zrobić jakiegoś kilka, to wam po prostu pokażę w odcinku, także no, pozdrawiam. Dobra, także ja tutaj sobie spytam czat, do kogo mogę tepać, w sumie już napisałem nawet na czacie, do mnie. Dobra, tepamy do typu Niku Revo, ja z nim przed chwilą pisałem nawet na czacie w sumie, więc niech mi tutaj zaakceptuje ziomeczek. Zobaczymy, czy będzie z nim jakaś w porządku klepa, tylko chciałem sobie naprawić secika, tylko to jest teren gilli z tego co widziałem. Muszę gdzieś tutaj odbiec, o, opuściłem teren gilli, repajal i zobaczymy, czy pan Revo mnie zaakceptuje. Także tepam jeszcze raz do Revo, dobra, zaakceptował mnie i mam nadzieję, że będzie z tym ziomeczkiem jakaś tutaj wyrównana klepa, nie to, że mnie tepnie w nogi. Dobra, nie tepał mnie w nogi, więc myślę, że będzie jakaś w porządku klepa, na sam koniec odcinka jakaś, wiecie, wyrównana tutaj bitka i te sprawy, może będzie w końcu kill na tym odcinku, a nie kurde 4 dedziki. Dobra, wpadaj do fosy. Czy tam jest jakiś ziomeczek z jego gili? Nie. Dobra, widzę, że ma jakiś ziomeczków online w tej gili Revo. Mam nadzieję, że nie zawoła ich, będzie po prostu ze mną bił tutaj do końca 1 na 1. Chociaż w to wątpię, szczerze mówiąc, bo widzę, że tutaj już coś robi. Dobra, wrzucimy sobie go jeszcze niżej i skakujemy za nim jeszcze dalej, więc... Więc dobra, klepa w jakiś tutaj... O, polizał! No i mamy na koniec odcinka killa, także... Także co, mordeczki? Zakończyliśmy ten odcinek z honorem, że tak powiem, bo się w końcu udało. Napisał lag. Wbijaj tutaj po itemki. Także damy itemki panu Rewowi, także dzięki bardzo Rewo za klepę. Pozdrawiam cię na odcinku. W sumie możesz sobie te itemki wziąć, bo mi są niepotrzebne. Także zostawię specjalnie dla ciebie, chociaż wrzucę jeden Derchesta w sumie póki ten typek krzywie. Więc co, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli dotarliście do tego momentu, możecie napisać w komentarzu hashtag koniec, ja wam przypnę serduszko oraz napisać, od jakiego czasu mnie oglądacie, bo jest to bardzo, bardzo ważne, lubię to po prostu pokazać, ale nie piszcie daty po prostu od kiedy mnie oglądacie, tylko mniej więcej od jakiej ilości subskrypcji. Wiecie co, zaraz temu ziomkowi dam sety, bo nie wiem co on zrobił, także napiszcie po prostu w komentarzu hashtag koniec, jeśli tutaj dotarliście, ja wam takie mrugam oko, wy tego nie widzicie, ale ja mrugnąłem dla was. No i to, napiszcie, pamiętajcie w komentarzu, żeby napisać, od kiedy mnie oglądacie, nie datę, lecz liczbę subskrypcji, także pozdrawiam i do następnego odcinka, także no, na razie, jo.